troskę i ta miłość przesłaniała wszystkie inne, pisała Maria Pilecka w liście z prośbą o łaskawienie męża do Bolesława Bieruta. To właśnie miłość do ojczyzny naznaczyła życie Witolda Pileckiego, a jego życiorys, przepełniony walką o nią, na trwałe łączy się z tym miejscem, więzieniem okotowskim w Warszawie. Zapraszamy Państwa na film z serii Rakowiecka 37 postacie, w którym opowiemy historię tego niezwykłego człowieka w kontekście jej związku z więzieniem na Rakowieckiej. Młodociany członek wileńskiej konspiracji antyrosyjskiej, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Polski w 1939 roku, a także żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, więzień KL Auschwitz i twórca konspiracji wewnątrz obozu. Autor jednego z pierwszych raportów Auschwitz, powstaniec warszawski, więzień o flagu, żołnierz drugiego korpusu generała Andersa, wywiadowca organizacji NIE oraz twórca antykomunistycznej siatki wywiadowczej. To tylko niektóre z ról, jakie w swoim życiu pełnił Witold Pilecki. Tutaj, na Rakowieckiej, był więźniem stalinowskim, bohaterem i męczennikiem, żołnierzem niezłomnym. Rotmistrz Witold Pilecki trafił na Rakowiecką 9 maja 1947 roku. Dzień wcześniej wpadł w kocioł zastawiony przez Urząd Bezpieczeństwa w mieszkaniu swojego współpracownika, Makarego Sierackiego, przy ulicy Pańskiej 85 w Warszawie. Był przetrzymywany w tej celi przeznaczonej dla jednego, góra dwóch więźniów. W czasie terroru stalinowskiego przetrzymywano tu nawet do 8 osób. Pobyt w celi, jak i piekło śledztwa pomagało mu przetrwać wcześniejsza lektura Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. W czasie jednego z ostatnich widzeń z żoną polecił jej, aby czytała tą książkę dzieciom, a to miało dać im siłę wytrwania. Nadzór nad śledztwem sprawował pułkownik Roman Romkowski. Bezpośrednio nim kierował Jacek Różański. Od 1947 roku dyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. De facto pan życia i śmierci na warszawskim Mokotowie. Pilecki był przesłuchiwany w tym pawilonie, na ostatnim piętrze. Przesłuchiwali go Stefan Alaborski, Eugeniusz Chimczak, Marian Krawczyński, Jerzy Kroszel, Stanisław Łyszkowski i Tadeusz Słowiaczek. Śledztwo prowadzone przeciwko Pileckiemu było niezwykle brutalne. Wyzwiska, bicie, zrywanie paznokci, przypalanie papierosami, sadzanie na odwróconym taborecie i wiele innych. Także Witold Pilecki określił to krótko, oświęcił. To była igraszka. Śledztwo zostało zakończone pod koniec 1947 roku, a rozprawa odbyła się 3 marca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Zarówno sędzia Jan Hryskowian, jak i prokurator Czesław Łapiński byli byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Razem z Pileckim sądzeni byli jego współpracownicy stworzonej przez niego siatki wywiadowczej, nazywanej wówczas Grupą Pileckiego. Zajmowała się ona zbieraniem informacji o sytuacji politycznej w powojennej Polsce, kontaktowaniem się z oddziałami partyzanckimi oraz wywiadem w MON, MBP i MSZ. Proces Witolda Pileckiego i jego współpracowników był procesem pokazowym. Został nagłośniony w prasie i w radio. Zostali wszyscy tam przedstawieni jako grupa płatnych agentów na żołdzie generała Andersa i wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego. W związku z tym wyrok mógł być tylko jeden – kara śmierci. Zresztą zapadł on niecałe 2 tygodnie po rozpoczęciu procesu. Sam wyrok został wykonany tu, na Mokotowie, 25 maja 1948 roku wieczorem. Miejsce pochówku, jak i dokładne miejsce śmierci Witolda Pileckiego jest do tej pory nieznane. Witold Pilecki urodził się w północno-zachodniej części Imperium Rosyjskiego. Dorastał w rodzinie o tradycjach powstańczych i patriotycznych.
kiedy Polska nie istniała na mapie świata. Być może tu należy szukać źródeł jego niezwykłej miłości do ojczyzny oraz zdumiewającej odwagi. Dzisiaj jego życie inspiruje pokolenia Polaków, a więzienie mokotowskie i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL jest jednym z tych miejsc, gdzie jego historię można poznać, dotknąć, odwiedzając miejsca, w których spędził ostatnie miesiące swojego życia.